Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Witajcie detailingowy dziadzia, Ewokar, alkaiczny preosz, który jest no fantastyczny, naprawdę spoko. Oczywiście w dalszej części filmu będziemy dalej testować, pokażę Ci jak wygląda sprawa SPA, ale jeżeli chodzi o preosz, niewiele mi tego zostało, więc przeznaczam to na sezon letni, na PA, bo zimą wiadomo lepiej z oprysku. 1 do 100, słuchaj.
I tam było od 1 do 100 do 1 do 10. Tak. Dlaczego tak? Bo wiedziałem, że produkt ma potencjał. Jest to zasadowy, mocny produkt. Czy jest bezpieczny? Wiesz co, na to wszystko, co go użyłem, co robię, nawet o, zresztą w filmie z Suzuki. Tam praktycznie używałem tego produktu cały czas, do mycia, nawet pędzlowania w zakamarkach. Tak, do tego też się nadaje. 1 do 100, przy dobrej powłoce, tak jak widziałeś, rewelacja. Przy 1 do 50, piękna. Naprawdę super, zbiera bardzo fajnie. Idealnie bym wręcz powiedział. Rewelacja. 1 do 25 i tutaj, a 1 do 50 sprawdzałem auto z zabezpieczeniem i bez. Jest różnica, oczywiście, ale i tak w dalszym ciągu zrobił to super. 1 do 25 tutaj już lakier, który naprawdę długo, 3 tygodnie prawie jeździłem, środek zimy, auto bez zabezpieczenia, tylko szampon. Raczej szampon z zabezpieczeniem, o, który ma w sobie krzemik, więc no nie można powiedzieć, że siedzi na nim powłoka, która jest zdecydowanie lepsza, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. 1 do 25 poradził sobie całkiem nieźle. Został, bo i wtedy trasa autostradowa, także do, no zrobiłem nim trochę kilometrów i naprawdę specjalnie trzymałem właśnie na to moje takie magiczne rozcieńczenie, czyli 40 ml na litr wody, żeby sprawdzić, jak zbierze, kurczę, z takiego gruza, który nie ma praktycznie zabezpieczenia. I zrobił to bardzo fajnie. I na koniec pokusiłem się już o takie grube stężenie, nawet nie wiem, ja nawet nie czytałem, jakie tu stężenia można stosować, naprawdę. Nie, skutecznie usuwa, a dobra. No i tutaj zobacz, w granicach 13,2 pH. No grubas, naprawdę grubas. Ja nawet 1 do 100 pokazało, że ma okolice 12, więc tutaj to, że sobie go rozcieńczysz, nie znaczy, że fantastycznie zjedzie z pH. No nie. I 1 do 10, ale to już wziąłem na koła, gdzie była końcówka powłoki, gdzie ten od wewnątrz brud i na oponach też fajnie domywa. Jako oprysk, jeden z lepszych produktów. Tych alkalicznych, zasadowych. Naprawdę, robi to bardzo fajnie. I dlatego w dalszej części filmu chcę Ci pokazać, jak będzie wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi o pianownicę PA i wiosna-lato. Więc film, no, na zabawę produktem prawie rok sobie przeznaczę, bo zacząłem go, kurczę, troszeczkę wiosną, jesienią i tak powolutku, bo wiedziałem, że ma potencjał. Chciałem właśnie zahaczyć zimę i teraz znowu kolejny sezon wiosna-lato, specjalnie, żeby zahaczyć o PA i sprawdzić, czy nawet jak będzie temperatury mocno dodatnie, bo wiadomo, że przy PA jest, kurczę, taki klimat, że jak piana jest za gęsta, gdzieś spłynie, szybko przysknie. I zobaczymy, czy mi narozrabia, czy nie narozrabia. Na chwilę obecną jest naprawdę przyzwoicie. A, i zapach, słuchaj, co ciekawsze, nie śmierdzi. Można powiedzieć, że tak nie ma zapachu. Czuć, że jest gdzieś ten taki produkt alkaliczny, ale jest do ogarnięcia, można powiedzieć. Po zapachu no, daje o sobie znać, że nie jest łagodnym skurczybykiem. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu.
We'll be right back.
Pobawiłem się. Pianownica, słuchaj. No i zdecydowanie lepiej o oprys, kurczę. Piana bardzo fajna. Zapach niemęczący. Nawet 1 do 30, wiadomo, pH też jest srogie. Co nie jest też wyznacznikiem, ale daje nam do myślenia, z jakim produktem mamy do zabawy. I słuchaj, jeżeli chodzi o produkt, o prełoż, mistrzostwo. Pędzlowanie, mistrzostwo. Ale co w nim jeszcze bardzo uwielbiam? Mycie właściwe. Jeżeli chodzi o mycie właściwe, słuchaj, coś pięknego. Tłustość, miękkość tego produktu, to jak sunie rękawica, naprawdę, domywanie, rewelacja. Jak przyjeżdża szczurek, to jest coś pięknego. A, jeszcze jedna rzecz, odtykanie. Naprawdę, domywanie ma tu na wysokim levelu. Sprawdzałem to na Volvo. Znaczy, wszystkie auta mnie obleciałem, jakie tylko mogłem, żeby sprawdzić produktu. Mi zostało w butelce dosłownie tyle. Zajebisty produkt. Mycie nim to jest po prostu poezja. Możesz go używać jako APC do wnęk. Naprawdę wszechstronny produkt. Tak jak widziałeś w filmie z Suzuki Vitara, jeżeli nie widziałeś, to zapraszam Cię, jest na kanale. 10 godzin filmu. No i królem tej akcji, tak można powiedzieć, do mycia wstępnego prełoszu, to był właśnie, czy użycia jako APC, to był właśnie ten produkt. Kozak. Z szyb, zabrudzenia tłuste, te biologiczne, no zbiera, kurczę, niesamowicie. Odtykanie fenomenalne. Czy zbiera? Znaczy wiesz co, no, woski to może i podgryźć, ale z powłoką. Naprawdę 50 ml na 10 litrów wody, takie mycie. Po zimie jak chcesz domyć auto, bomba, naprawdę rewelacja. Możesz i 30, też będzie wspaniale. W ogóle poślizg przy myciu jest obłędny tego produktu. Tak naprawdę ten produkt moim zdaniem zasługuje na najwyższą półeczkę, jeżeli chodzi o prełoszy. Czyli takich zawodników, gdzie bierzesz i wiesz, że on się sprawdzi. Wielofunkcyjność, wiesz, że przy oprysku naprawdę zmiękczy naprawdę solidnie ten brud. I rozcieńczenie, no tutaj wydajność jest kosmos, ja nawet 1 do 100. Przy dobrym hydro, przy dobrej powłoce i myciu na bieżąco oczywiście, bo jak auto nie będzie katowane, myć katowane. A w sumie tak, niektórzy to katują jak myją, zależy jak to myje. Jeżeli nie będziemy to regularnie, to wiadomo, że 1 do 100 się tutaj nie sprawdzi, ale... Kurczę, no ja myślę, że poniżej 1 do 50 to nie ma sensu zjeżdżać. Nie ma, nie widzę potrzeby.
Naprawdę nie widzę potrzeby, bo później to już tak naprawdę niewiele się zmienia, a szkoda produktu. Także dla mnie produkt rewelacja i z czystym sumieniem naprawdę polecam. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!